Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Kalo Octavia, rozdział 6, srebrzysty żołnierz. Dam, nawet w chwili wytchnienia nie dadzą. Ledwo wróciliśmy z urlopu, a już trzeba jechać dalej, do tego srebrnego królestwa, czyli w sumie tam, gdzie dopełnić się ma moja misja, a potem brama prowadząca na ziemię stanie otworem. Ale czy tego właśnie chcę? Sam już nie wiem, powinienem wrócić, ale myśl o tym, że miałbym zostawić tutaj Davi samą jest przytłaczające. Nie, już raz opuściłem i teraz wiem, że drugi raz tego nie zniesie. Nie, nie będzie już więcej cierpieć przeze mnie. Nie pozwolę na to. Jakoś to wymyślę. Na pewno jest jakieś wyjście. Cholera, co ja się wpakowałem? Wszedłem do komnaty, w której znajdowały się jakieś nieznane mi księgi. To pewnie ten portal. Co to go ma Davi aktywować? Wszyscy już byli. Map, Ares, Wolf, ten tęczowy szalik pasuje ci jak pięść do nosa. Obok stały Tia i Luna i Octavia. Biedactwo. Widzę, że się boi. Podszedłem i położyłem dłoń na jej karku. Wiem, że to ją uspokaja. Nie bój się, jestem przy tobie. Szepnąłem, nachylając się do niej. Odszedłem na parę kroków i z przyzwyczajenia rzuciłem okiem na telefon. W tej chwili za moimi plecami coś błysnęło i pojawił się Verard, razem z jakimś małym, czarnym ogierkiem. Zaraz, ja go znam. Ten spod domu, wtedy co mnie Weruś stłukł, a wszyscy w nim gały wylepili. Cholera, coś mnie chyba ominęło. Księżniczka od razu zrobiły do niego maślane oczka. Halcyś wrócił, krzyknęła Tia. Verard, doskonała robota, bo już się bałam, co on wyprawia. Chodź do mamy. A ten mały podbiegł do Celestii i wtulił się w nią mocno. Urocza scenka. Będę musiał przy okazji wypytać Wercia o tego małego. A wy się tak nie patrzcie. Ja chcę mieć normalne życie, mruknął Verard. Podszedł do mnie. Przygotowałem się na atak z jego strony. Już niedługo, Pil, wrócisz do swego domu, powiedział cicho. A ja spojrzałem na zalęknioną Davi i w tym momencie podjąłem ostateczną decyzję. Nie, rycerzu Celestii, nie wrócę. Nie wrócę. Odszedł i poprosił Octavię, żeby stanęła w pośrodku kręgu. W tym momencie Mab wydał z siebie dziwny pisk. Dahil? Mab, co z tobą do cholery? Ty piszczysz, czy to Discord ma ludzi? Spytał nasz dowódca, a Mab cię się zmieszał. Jakbyś zgadł i strzelił ten swój uśmiech. Podejrzane, wyraz zwrócił się do naszej muzy, stojącej pośrodku kręgu. Davi, zagraj melodię. A ona spojrzała na wszystkich, boi się, ale posłuchała rozkazu. Gdy zaczęła grać, kręgi na podłodze rozjarzyły się. O, w mordę, to się naprawdę dzieje. Niesłychane, powiedziała Luna i aż usiadła. A ja myślałam, że to tylko legenda, surprise. Wchodzimy, krzyknął Verard i hej, zostaw, bandyta. Chwycił mnie za kark jak psa. Ostatnie co zobaczyłem, to zbliżająca się ściana portalu, a potem zapadła ciemność. Cholera, gdzie ja, wstawaj mały, czeka nas sporo pracy, usłyszałem nagle. Poderwałem się na równe nogi, ten głos Rzymianin od krzyży. Hej, jakbyś nie zgadł, mruknął on, pykając sobie fajkę. Nie miał na sobie zbroi, ale garnitur szary, gładki, dopasowany. Siedział sobie spokojnie na krześle pośrodku. Niczego, dam, tu jest jakaś podłoga, ale wokół czarna pustka. Dahil? Znowu się spotkamy, mruknął on, odkładając fajkę. Podniósł się ze stołka i podał mi rękę. Wybacz, nie przedstawiłem ci się ostatnio. Możesz mi mówić, Joe, dam, mam opory przed odwzajemnieniem gestu. W końcu jednak się przymogłem i chwyciłem jego dłoń. Nie wyglądał, jakby miał zamiar mnie torturować. Joe, tak masz na imię? Cóż, powiedziałbym, że miło mi cię poznać, ale nie ma się co oszukiwać. Odparłem, patrząc mu prosto w oczy. Odważny tekst, Piloś, a on się roześmiał. Ta, trochę na mnie wyszedł początek znajomości, ale musiałem tobą jakoś wstrząsnąć. Ale sam powiedz, pomogło, prawda? A niech cię, masz jednak sporo racji. A widzisz, uwierz mi, że warto było. Ta chwila cierpienia już cię nie zawróci. Już ci się zwróciły. Te chwile cierpienia już ci się zwróciły.
Muza jest szczęśliwa, a ty jesteś gotowy zostać dla niej w Equestrii. Nie pytaj, skąd wiem. Kochasz ją, ale jeszcze nie do końca to pojąłeś. Mniejsza o to. Pasuje cię trochę upiększyć i wyposażyć oraz nauczyć tego i owego. Mruknął i wstrzyknął palcami. Natychmiast znikąd pojawiły się cztery lustra. Co to ma być? Spytał skołowany. A on gestem wskazał mi pierwszą taflę. Szkła. Przyjrzałem się w nim. Zaraz, to ten ja po drugiej stronie ma na sobie jakąś srebrną płytówkę. Dam, jaka wymyślna. Jestem olbrzymem. Koks jak ze Space Marine. Obróciłem się, napiłem mięśnie. Dobrze mi w niej. Takiemu mi jest straszna żadna ściana. W drugim lustrze też zobaczyłem siebie. W długiej, srebrnej szacie z płomieniami na ramionach. Wypas. Jedna dłoń z lodu, a druga z lawy. Aż spojrzałem na swoje. Normalne są. Uff, ale efekt niezły. Spojrzałem pytająco na gościa za mną, ale on tylko wskazał mi następne lustro. To odbicie miało na sobie ciasno opięty strój, z którego dosłownie spływały smugi cienia. Kaptur na twarzy, łuk na plecach, sztylety za pasem, normalnie asasyn, a spod kaptura patrzyły na mnie pionowe kocie źrenice. Dostrzegłem jakieś tatuaże, to mi się nie podoba. Co to wszystko ma znaczyć? Spytałem, odwracając się do Jay'ego, a on chwycił mnie za ramię i zmusił do spojrzenia w ostatnie lustro, a stamtąd spoglądał na mnie srebrny Iron Man po jakimś tuningu, the fuck? Powiesz mi wreszcie, o co tu chodzi? Odbicie fajne, dzięki, ale czego ode mnie chcesz? Spytałem mojego jedynego towarzysza, on splunął w pustkę. Jak każdy srebrny rycerz, przed tobą, tak i ty otrzymasz. Teraz wybór, odparł mój towarzysz, spokojnie siadając na stołku. To byli inni przede mną? Dam niesłychane. Przepewnie, że byli. Sprytni łotrowie, najpotężniejsi paladyni świata, czarodzieje o prawie nieograniczonej mocy. Każdy przeszedł przez ten etap, na którym ty właśnie stoisz. Świetnie, co muszę zrobić? Spytałem, a on puścił kółko z dymu. Musisz wybrać. Którą drogą teraz podążysz? W każdym z tych luster widziałeś w siebie. Za jakiś czas cały szkopuł tkwi w tym, co najbardziej cię pociąga. Miażdżąca siła, nieograniczona władza nad żywiołami, a może ataki z cienia i likwidowanie wrogów jeden po drugim? Ostatnia droga? Spytałem. On rozciągnął usta w szerokim śmiechu. Opcja specjalna, droga indywidualna, przywoływanie i korzystanie z technologii twojego świata, ale dużo bardziej zaawansowane niż zabawki z twoich czasów. Taki żołnierz przyszłości. Wiem, że lubisz technologię i jesteś z nią trochę obeznany. Ta opcja powinna ci pasować. Ta, mi się to podoba. Czyli rozumiem, że wyzwanie broni palnej i tym podobnych rzeczy. Wiesz, rakiety, granaty, nuki? Spytałem do porządku. Zawahał się. Widzę, że pociąga cię twój świat, ale to trudna droga, jak każda, ale warta zachodu. Jak każda? Dokończyłem za niego. Skinął głową. Nie musisz się spieszyć. Mamy czas. Na spokojnie. Zastanów się, pomyśl. Pooglądaj sobie. Powiedział i usiadł na stołku. Zaciągnął się fajką, a ja jeszcze raz spojrzałem w każdy z luster. Wybór trudny. Co jeden to ładniejszy. Tanka w grupie mamy, maga i łotra też. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak wprowadzić Equestrię w XXI wiek. Joe, zdecydowałem się, powiedziałem pewnie, stając przed Ironmanem z lustra. Spodziewałem się, że wybierzesz właśnie tą ścieżkę. Jesteś całkowicie pewien? A ja skinąłem energicznie głową. No cóż, skoro tak mówisz, co mam teraz robić? Rozbiję. Zaraz, że co? No już, przywal z pięści, albo z łokcia, jak tam chcesz. No cóż, skoro tak mówisz, po chwili szklana tafla rozpadła się pod silnym ciosem mojego buta. W sumie też można, mruknął i wepchnął mnie w pustą ramę. Po krótkiej chwili lotu w czarnej pustce spadłem na twardą powierzchnię. Dam, niech cię dopadnę. Spróbowałem wstać, ale niemal natychmiast się przewróciłem. Ładne, o, w mordę, kopyta. Moje ciało? Nie, jestem kucem. Obok stoi ten padalec i się śmieje.
Na sobie ma tą srebrną zbroję z lustra. O co tu chodzi? Coś ty ze mną zrobił? Wydarłem się, próbując poderwać z ziemi. Dam, nawet chodzić nie umiem. Aż mi się oczy zaszkliły. On przygłucnął i chwycił mnie za twarz. Pysk, zabiję go. Uspokój się, mały. Nie myślałeś chyba, że dam takiemu niedoświadczonemu szczeniakowi od razu tak potężne wyposażenie? Spójrz na siebie, nawet chodzić jeszcze nie umiesz. A co tu dopiero mówić o obsłudze tak futurystycznej technologii? To nie jest sprzęt pokroju twojego smartfona. Więc po co mnie tu ściągnąłeś? Wywarczałem, próbując utrzymać równowagę. Stanąłem pewnie i spróbowałem zrobić krok do przodu. Dam, gleba, jak się tym steruje? Jak się steruje tym ciałem? Spokojnie. Trafiłeś do Srebrnego Królestwa. To bardzo niebezpieczna okolica. Nie możemy pozwolić, żebyś chodził tam jak żrebak we mgle. Zanim się obudzisz, nauczę cię podstaw. Obudzisz? Jakich podstaw? Sapnąłem, próbując pozbierać się z ziemi. Kiedy tu będziemy? Minie wiele dni, ale w tamtym świecie upłyną 2 godziny. Tam jesteś nieprzytomny, tutaj ćwiczysz. Od podstaw absolutnych. Masz teraz nowe ciało, a ja nauczę cię, jak w nim żyć, jak się poruszać, jak używać tego. Tymi słowami postukał mnie wróg. Ale heca! Jak się nauczysz bycia jednorożcem? Pokażę ci, jak stać się żołnierzem. Oczywiście, nie wpuszczę cię od razu z tym. Postukał się w napiecznik. Ale zaręczam ci, że nie będziesz bezbronny i myślę, że naukę możemy zacząć od zaraz. Powiedział, wstając z kutek. No dalej, podnieś się. Łatwo ci mówić. Nie ciebie zmienili wchodzący taboret. Nie marudź, zganił mnie. Podniosłem się z ziemi i stanął na chwilę nogach. Dobrze, a teraz słuchaj mnie uważnie. Musisz chodzić na przemian. Podnieś lewą przednią nogę i prawą tylną. Właśnie tak. Czekaj, za późno. Znów zaliczyłem glebę, a on pokręcił z zaprowadzoną głową. Widzę, że czeka nas naprawdę sporo pracy. No co ty nie powiesz? 40 dni. Tyle trwało moje nauka tutaj. Bez snu, ale nie czuję zmęczenia. Bez jedzenia, ale nie czuję głodu. Bez wody, ale pragnienie też jest mi obce. Jest tylko trening, nieustanne ćwiczenia. Cały czas jesteśmy na jakimś poligonie. Na sam początek ćwiczymy poruszanie się, chodzenie, bieganie, skakanie, uniki, magia, lewitowanie przedmiotów, tworzenie prostych tarcz, światło, leczenie, teleportacje, wiele innych rzeczy. Zaczynam przyzwyczajać się do nowej skorupy. Brak dłoni jest trochę irytujący, ale odkąd ogarnąłem lewitowanie przedmiotów, przestało to stanowić problem. Kiedy już oswoiłem się z nowym ciałem, przyszedł czas na sprzęt. Niestety, na Ironmana przyjdzie jeszcze czas. Na razie mój trener pokazał mi, jak przyzwać prosty kewlarowy napierśnik oraz bardzo sprytne urządzenie. Gogle z podstawowym interfejsem walki oraz mogące mapować teren dookoła. Przydatny bajer. Od razu zgrałem do nich zawartość smartfona. Bluetooth to piękna rzecz, a słuchawka jeszcze lepsza. Po zbroi przyszedł czas na broń. I w to mi graj. Staruszek pokazał mi, jak na zawołanie wzywać różnorakie ziemskie zabawki. Karabiny szturmowe, pistolety, strzelby, pistolety maszynowe, niektóre naprawdę bajeranckie. OC-14, groza, spas, G36. Cudeńka normalnie. Jak usłyszałem, że nie muszę przeładowywać, że napędza je moja moc magiczna, to normalnie zawyłem z radości. Z każdym trenuję strzelanie, aż się nie nauczę. To jest prostsze niż myślałem. Broń jest chyba jakoś połączona z goglami, bo na ekranie widzę, w który punkt celuje dany karabin. Przydatna sprawa, ale bez nich też daję sobie radę. Trochę gorzej, ale też całkiem sprawny. Na jakiś tydzień przed końcem treningu Joe pokazał mi, jak wchodzić w dziantro. Równolegle nauczył mnie wzywać kilka karabinów snajperskich. Matko, w porównaniu do człowieka, w nowej postaci jestem koks rudatopniki, jeszcze wyższy, cholerę bardziej napakowany, a w napierśniku i gogach wygląda jak prawdziwy kluczek Solider, a jak trzymam w rękach ponadmetrowy AS-50, to czuję, że nikt mi nie podskoczy.
Mój mistrz wyjaśnił mi, że ze snajperek można skutecznie celować tylko mając palce i ludzką budowę ciała, bo lewitacja broni sprawdza się na krótkie i średnie dystanse. Oczywiście jako antro mogę również używać pozostałej broni. Dam powoli staje się żołnierzem. Coraz lepiej idzie mi strzelanie z karabinów szturmowych do ruchomych celów, ale najlepszy jestem w strzelaniu ze snajperek. Na spokojnie, na coraz dalsze dystanse. Co prawda nie mogę przebywać w tej postaci cały czas, ale 2 godziny to dobry początek. Co więcej, z czasem będę mógł siedzieć w tej postaci coraz dłużej, wypad. Tavi padnie z wrażenia, jak mnie zobaczy. W międzyczasie doszła jeszcze nauka podstaw walki wręcz oraz z użyciem krótkiej broni, noży i pałek. Joe jest naprawdę dobry w te klocki. Pomimo sporej fizycznej przewagi, często leży na ziemi, ale idzie mi coraz lepiej. Na sam koniec mój mistrz zaznajomił mnie z podstawami taktyki w walce. Przerobiliśmy 15 scenariuszy bitwy, przewidywanie ruchów przeciwnika, kontrataki, zasadzki, ustalanie optymalnych punktów odstrzału. Mózg mi pęka od informacji. 40 dnia nadeszła chwila. Wytchnienia. Mój nauczyciel usiadł i wyciągnął fajkę. Cóż, młody, rycerzem jeszcze nie jesteś. Jeszcze długo nie będziesz, ale jest całkiem nieźle. Wiedz, że nie często to mówię. Najważniejsze, że nie jesteś całkiem bezbronny. I pamiętaj, twoja broń, właściwie użyta, ochroni mnie i życie tych, których mam chronić, tak wiem. Dokończymy za niego. A on się uśmiechnął. A właściwie użyta? Spytał jeszcze, westchnąć ciężko, a niewłaściwie użyta? Spytał jeszcze, westchnąć ciężko. W najlepszym wypadku otworzy wrogowi drogę do zranienia chronionych przeze mnie osób. W najgorszym zabije ich i mnie. Widzę, że jesteś gotowy. Twoja ukochana muza już czeka. Tavi, nie widziałem jej 40 dni, a nie miałem nawet czasu za nią tęsknić. Spodoba jej się moje nowe ciało. Słuchaj mnie uważnie, widzę, co się z tobą dzieje, a już ta akcja na wyspie. Z tymi słowami puścił do mnie oko. Dam cholerny podglądacz. Aż buraka spaliłem, on się tylko roześmiał. W każdym razie, chyba już nie potrzebujesz tresury. Ciesz się, koniec z gwoździami. A teraz idź tam i pokaż wszystkim, ile jest warta ziemska technologia i mój trening. Do zobaczenia za jakiś czas. Z tymi słowami walnął mnie w grzbiet. I znowu zapadła ciemność. Kiedy się obudziłem, obraz przez chwilę był rozmazany. Zamrugałem powiekami. Pierwsze, co zobaczyłem, to pochylająca się nade mną Tavi. Jak miło znów ją widzieć. Uch, już jestem. Jęknąłem, przeciągając się. Wokół światło ognia oświetlało resztę ekipy. Się patrzą na mnie jak na dziwowisko. No co, stęskniliście się? Spytałem zaczepnie. Dostrzegłem Pinki Twilight. A one co tu robią? He, pasażerów na gapę mamy. Dalej ma pysk, westchnął Wolf. Nawet jak się zmienił. A co myślałeś? Niestety, dodał Ares, który bawił się swoim mieczem. Powstał i rozciągnął kopyta. Od siedzenia dupa boli. Wyraz, ruszamy? Spojrzał na naszego dowódcę. Ja w tym czasie wstałem i podniosłem magię kawałek suchara. Tak, dobrze, że gość mnie przygotował na to, a Verard patrzy na mnie jakoś podejrzliwie. Ruszamy, powiedział, nie spuszczając mnie ze wzroku. A napatrz się, poczekaj, aż pokażę moje uzbrojenie. Poprowadził nas jeden z korytarzy. Wszyscy udali się za nim. Ja zamknąłem pochód. Obok mnie szła Tavi. Pil, to naprawdę ty? Spytała niepewnie, a ja obdarzyłem ją ciepłym uśmiechem. Oczywiście, że to ja, zapewniłem, maszerując wytrwale za grupą. Więc powiedz coś, co tylko Pil by wiedział, poprosiła. Mech, nieufna istoto. Zastanowiłem się przez chwilę, coś mi przyszło do głowy. Nachyliłem się do niej i zacząłem szeptać wprost do jej ucha. Nad tym jeziorem, na wyspach Las Palmas, pod wodospadem, nie dałem rady 7 raz. Ona oczywiście spaliła buraka i strzeliła wzrokiem w bok. Kiot, ja nie przeszkadza ci nowe ciało? Bo wiesz, jesteś z nim obeznany, a powinieneś chyba być bardziej bezradny lub coś. Hehe, słuszna uwaga, ale nie jestem.
odparł szeptem. Pewnie jestem wyjątkowo zdolny. Ech, ty i twoja skromność. Nie martwmy się tym na razie. Opowiem ci wszystko, jak już wygrzebiemy się z tych jaskiń. Powiedziałem i spojrzałem przed siebie. Wraz z płomieniem na czubku ruch pochodu, na jego tle kontury reszty ekipy. Szliśmy tak przez kilka godzin. Kawi cały czas przy moim boku. W czasie przerw też nie odstępowała mnie na krok. Kładła się obok i wtulała we mnie. Coś czuję, że naprawdę podoba jej się moje nowe ciało. Cóż, wolną chwilą zobaczymy, co ono potrafi. Uchwycywałem też złowrogi spojrzenia Berlanda. Ten gość już mi chyba nigdy nie zaufa. Za kolejnym zakrętem drogę zagrodziły nam jakieś wrota. Oho, drzwi do raju, powiedział Wolf i spojrzał na runiczne, srebrne drzwi. Postukał i spojrzał na naszego dowódcę. Wer, to drewno, powiedział ze zdziwieniem. Twilight także do nich podeszła i zaczęła studiować znaki, wyryte w srebrnym skrzydle. Kochanie, mam nadzieję, że twoja księga to zapisuje. To jest, wzięła głęboki oddech, fascynujące. Jak ktoś jest naukowcem, to pewnie tak. W każdym razie, Tavi nie wydawała się zbytnio zainteresowana rytami. Vera otworzył drzwi i poczułem powiew wiatru. Całą grupą weszliśmy do ruin. Korytarz murowany, jednak cegły też były posrebrzane. Się komuś znudziło. Twilight wzięła próbki i schowała do mojej torby. Nagle korytarz rozświetlił się. Mab, odezwał się dowódca. Możesz puścić czujkę? Spróbuję. Chwilę się skoncentrował. Jakoś poszło. To znaczy, że te kryształy blokowały magię. Zauważył filozoficznie nasz komander i pogładził się po brodzie. Podniósł z ziemi jakiś papier i zaczął go czytać. A my czekaliśmy. Tavi wtuliła się jeszcze bardziej w mój bok. Dam, chłodno się zrobiło. Dla mnie jest tam raz, ale mało kto jest tak zimnolubnym stworzeniem jak ja. Chodźmy w lewo, stwierdził nagle Mab. Wydaje mi się, że jest tam jakaś biblioteka i nawet nie dokończył. Verlat wyrwał do przodu, Twilight w boku, a reszta poszła za nimi. Ja z Octavią znowu zostaliśmy na szarym końcu. Piluś? Spytała mnie nagle. Mruknąłem. Nie odwracając nawet głowy. Ja jeszcze ci tego nie mówiłam, ale jesteś teraz bardzo przystojny. Wyrzuciła z siebie i zachichotała lekko. Patrzcie ją. Teraz jestem? Spytałem zaczepnie. A przedtem tu nie byłem? Ojc, zakłopotała się. Ciekawe, jak z tego wybrniesz. Ja, no wiesz, teraz jesteś kucykiem, a... Rozumiem, to naturalne, że bardziej podobają się nam istoty tego samego gatunku. Niezbyt romantycznie, ale trudno, a ona skinęła głową. Tak, chyba tak, przytaknęła niepewnie. Przygryzła dolną wargę, znam ja ten gest, ale wiedz, Piluś, że i tak cię kocham. Nieważne, w jakim jesteś ciele, wyszeptała żarliwie i smoknęła mi w policzek. A ja znowu buraka spaliłem. Dziewczyno, zawstydzasz mnie. Cóż, chyba pora, żebym jajit powiedział. Cholera, mam przed tym pewne opory. Tavi? Cholera, ale mnie w gardle ściska. A ona patrzy na mnie z rosnącą nadzieją w oczach. Dam, nie wycofnę się teraz. Ja też cię kocham, szeptałem ledwie dosłyszalnie. Aż buraka przed tym spaliłem. Ciężko było, ale przynajmniej mam to za sobą. Uff, a Octavia znowu ucałowała mnie w policzek. Wiem, Piluś, wiem. Wyszeptała i wtuliła się w mój bok. Tak mocno, że prawie zapchnęła mnie za ścianę. Ech, dograłem się. Nagle weszliśmy z korytarza do potężnej komnaty. To chyba ta biblioteka, co Mab mówił. Na podłodze gruba warstwa kurzu, a nim jakieś przedmioty. Pod ścianami zmurszałe półki, jakieś stare księgi. Wszystko rozsypuje się przy dotknięciu. Chyba od dawna nikt tu nie zaglądał. Upiornie. Wer, sapnął Ares. Idziemy już od dobrych 6 godzin. Proponuję odpocząć. Fi, amator. Zgoda. Odezwał się nasz dowódca. Stojąc przylegale. Prześpijmy się tutaj. Skoro tak mówisz? Wszyscy zaczęli się rozkładać i wyciągać śpiwory z plecaków. Ja odmiotłem sobie kawałek podłogi i po prostu skuliłem się na kamiennej posadzce w jednym z kątów. Werl zamiast ogniska rozstawił na podłodze ognistą kulę i zaczął przeglądać książki wraz z Mabem i Twilight. Ares i Wolf urządzili sobie mały sparring. Chwilowo nikt nie zwracał na nie uwagi. Tak z nudów
spojrzała na swój bok, mech pusty. Zobaczymy, co mi tam kiedyś wyjdzie, jeśli w ogóle. Nagle podeszła do mnie Tavi. Pil, powiedziała z przyganą. Wstawaj z tej podłogi, zaziębisz się, krab. Znowu ta twoja opiekuńczość, powtórka z rozrywki. A może zamiast mnie ganić, spróbujesz mnie ogrzać? Pytałem zaczepnie, a ona zachwytała. A ten pomysł chyba jej się spodobał. Przyniosła jeden ze świworów i położyłaś na podłodze. Ułożyłem się na nim jako taku, a Oktawia skuliła się obok mnie. Od razu zrobiło się cieplej i przyjemniej. Fajnie jest mieć taką mech partnerkę. Kątem oka uchwyciłem zawistne spojrzenie Werarda. Nie ufasz mi i vice versa. Werard, krzyknął Map i machał do niego kopytem. Chodź zobacz, dodał, trzymaj za jakąś księgę. Jakoś mało mnie to obchodzi, nie mam ochoty się podnosić dla jakiegoś domu, a Wercie pochylił się nad nim i próbował coś tam odcyfrować. Kralica niczym Equestria, z tego co widzę, westchnął. Nagle jego twarz wykrzywił grymas bólu. Dahil, a ten podniósł się z ziemi, lecz nie mógł ustać na nogach. Twilight doskoczyła do niego. Kochanie, co ci jest? Spytała, ale on nie mógł odpowiedzieć. Co mu się dzieje? Werard, krzyknął Map i doskoczył do niego. Co z tobą? Spytał ze strachem, chwytając go za ramiona, a tamten oszalał, wyrwał się z jego uścisku i pobiegł z siebie. Kim jesteś? Wrzasnął i wywalił w jeden regał. Potem drugi odbiło mu. Ach, och, co za ból! Wystękał. Dość, mam dość, zostawcie mnie w spokoju. Ryknął na całe gardło. Podniosłem się i przyzywałem pistolet. Lepiej mieć go w pogotowiu. Nikt tego nie zauważył. Wszyscy skupieni na Werardzie, a on nagle stanął w ogniu. O cholera! Wszyscy odskoczyli na boki i wypatrywali się w niego z przerażeniem, a ja upewniłem się dyskretnie, że moja broń jest wycelowana w niego i gotowa do strzału. Co mu się u diabła dzieje? Chwycił się za rękę i nagle zniknął. Map chciał go chwycić, ale wylądował na podłodze. Werard, Werard! Krzyczał przez łzy Twilight. Kurwa, co to było? Zapytał się zaskoczony Aret. Wyglądało to jak teleportacja. Nie wiem dokąd, wymamrotał zaskoczony Map. Podniósł coś z podłogi, odwołałem broń. Na szczęście nikt jej nie zauważył i zbliżyłem się nieco. Nie podoba mi się to, powiedział przestraszony Wol. To co robimy? Ares podrapał się po głowie. Musimy go znaleźć. Oczywiście, ale najpierw musimy odpocząć, odparł Map. Ty będziesz ze mną szukać jakiejś mapy tego przeklętego miejsca. Ares przygotuj jakąś formę obrony przed jakimiś gośćmi, zaś Wol będzie stał na straży. Pinky, Filster i Oktawia mają siedzieć tutaj i nic się nie odzywać. Ja puszczę pluskwę, by znaleźć wyjście. Discord. I obok niego pojawił się ten. Patrzcie go, nowy dowódca. Tak? Spytał Discord. Leć do Dragon Quest i zapytaj się Beldrama o ten dziwny język. Wstrzyknął palcami i wyczarował kopię tych dziwnych znaków. Jak ma słownik, przynieś go. Dobrze. Przytaknął demon i zniknął. Ej, dlaczego ja nic nie robię? Oburzyłem się. No przecież to chyba ja jestem tym rycerzem i swoje też umiem. Ty się cicho, Pilster. Warknął na mnie, aż się cofnąłem. Oktawia, pilnuj go, by nie zrobił żadnej głupoty. Oż ty, generale za 5 centów. Kto cię zrobił liderem? Pytałem. Chyba cię za głośno. Podbiegł do mnie i chwycił za gardło. Puść mnie ty, duszę się. Słyszę, jak Tavi obok piszczy ze strachu. Nie będę powtarzał. Warknął na mnie. Już chyba nawet wiem, kto pierwszy kulkę duszę się. Masz siedzieć cicho. Puścił mnie i podszedł do regału. Co za Oktawia doskoczyła do mnie. Pil, odezwij się. Patrzy na mnie. Nic ci nie jest? Spytała ze strachem. A ja skinąłem głową. Gardło mnie boli, ale żyję. Rozejrzałem się dookoła. Twilight z Mabem coś tam szeptali. Pewnie o mnie. Ten czarodziej patrzył na mnie z ukosa. Nie wiem, czy się polubimy. Już! Krzyknął nagle Discord. A ten skąd się tu wziął? Tu masz uniwersalny słownik, ale się go naszukaliśmy. Dodał. Jego pan wziął książeczkę od rąk. Dobrze. Odparł i wyjął z szaty 3 kloty drewna i inne drbiawki. Wkrótce znów mieliśmy ogień. Już nawet ja zacząłem trochę marznąć. Wrócił do grzebania się w księgach i nagle podniósł
jakiś skrawek papieru. Zmienił się w hybrydę i coś tam poczarował. Niesamowite, zakrzyknął Ares. O co mu chodzi? Dobra, nie ma co się podniecać, odparł Map. Skoro mamy mapę, będziemy mieli łatwiejsze wyjście z tego labiryntu. Właśnie, to ma być teraz liderem naszej wyprawy. Skoro Veraldy nie ma, chyba nie mamy wyjścia. Może być ty, Map, odparł Twi. Od razu zacząłeś dowodzić, jak tylko moje kochanie zniknęło. Uważam, że się nadasz. Co wy na to? Zwróciła się do Aresa i Wolfa. Czemu nie? Zruszyła mnie na miarę. Ja też nie widzę przeszkód. Ta, powiedział ślepy, jak mu zaproponowali bieg przez płotki. Poparł go Wolf. Hej, a ja to co? Zresztą swoje pokażę, jak przyjdzie czas. To postanowione, krzyknęła Twilight. Dobrze. Teraz wszyscy idźcie spać. Wolf bierze pierwszą wartę, potem ja, zaś na końcu Ares. Po 3 godziny każdy. Cóż, skoro tak mówisz, mógłbym wartować, ale nie będę się sprzeczał. Klepnąłem Tawiu grzbiet. Chodźmy spać, mruknąłem, wskazując jej śpiwór. Zgramoliła się tychroska i odchyliła materiał, by mógł położyć się obok. Po krótkiej chwili oboje leżaliśmy w środku, wtuleni w siebie, ciepło, sucho i przyjemnie. Tawi zasnęła już po chwili, ale ja jeszcze przez długi czas po prostu leżałem i rozmyślałem, gładząc ją po grzywie. W końcu i mnie zmorzył sen. Dzień doberek, śpiochy, wydarł się nagle Map, wywijając mnie całkowicie z płytkiego snu. Jeszcze jak na trąbce wojskowej zagrał, krab, chore poczucie humoru. Co, gdzie, ja, moja kolejna warte? Ares wyskoczył ze śpiwora jak uparzony. Nie, zbieramy się i idziemy, odparł generał spokojnie. Obudziłem delikatnie Tawi, ona to ma twardy sen. Oboje wygramoliliśmy się ze środka. Ale wyglądasz, odparł Wolf, przecierając oczy. Cały czas byłeś na warcie? Tak, przytaknął Tawi niepewnie. Ty głupku, usłyszał nagle głos Twilight. Zobaczyłem, jak walnęła go kopytem w potylicę. Ała, co ty robisz, Twi? Zobacz się w lustrze, odparła. Faktycznie, nowy dowódca wyglądał jak ciut zamieszkle. Osiwiał nawet trochę, ale nie wyglądał na zaniepokojonego. Cóż, nieważne, pora się zbierać. Znam już trochę tunele i powinniśmy dojść do wyjścia w okolicach 2:00 po południu, powiedział wesoło. A która jest? Zapytała się zaspana Pinki. I chłopak wyczarował zegar z kukułką, ale mu się nudzi. Podszedł do mnie i łypnął złowrogo. Wciąż jakieś obiekcje, panie ładny? Spytał zaczepnie. Taktownie zmilczałem. Nie dam się sprowokować. Dobrze, pakować się. Krzyknął wesoło do reszty. Pozbierałem co moje i usiadłem na posadzce. Po jakimś czasie dowódca dał znak do wymarszu. Czekaj no, już ja cię urządzę. Nie martw się, Piluś, przejdzie mu, szepnęła krzepiąc Tawi. Znowu obok mnie, dziewczyno, nie bój się, nie zniknę. Cholera, te korytarze nie mają końca. Wieje cały czas, w powietrzu unosi się odór, śmierć. Oktawia jest zaniepokojona, czuję to, reszta też milczy. Dam, kiedy wreszcie się stąd wydostaniemy? W końcu dowódca się zdyszał i klapnął na podłodze. Podszedłem do niego. Zmęczyłeś się, generale? Spytał on go. A on, dam, jakąś taśmę mi wyczarował na rogu i pysku. Złośliwie. Nie mogę zdjąć tego cholerstwa. Do diabła. Mab! Krzyknęła wystraszona Oktawia. Wybacz, ale nie mam siły na jego przytyki. Jestem strasznie wyczerpany. Proszę, ale na głupie kawały to masz siłę. Obiecuję, że więcej się nie odezwę. Odpowiedziała przez łzy. Dam, Mab, właśnie zarezerwowałeś sobie kulkę ode mnie. Tylko nie rób mu więcej krzywdy. No nie, żeby kobieta musiała błagać za mnie o litość. Dobrze, Oktawio, ale robię to tylko dla ciebie. Ależ dziękuję ci za łaskę, można władcę za 5 groszy. Zdjął mi ten knebel, a Wolf podszedł i coś mu tam wyszeptał, patrząc na mnie. Stać! Nagle męski krzyk przebił się przez ciszę. Blisko zasłoniłem Tawi i spojrzałem w kierunku, z którego dobiegł głos. Ogiery, przygotować się, wrzasnął Map. Wszyscy przyzwali odprzęt, ale ja chyba zaczekam, aż zobaczę, z czym mamy do czynienia,
Po chwili za rogu wyszedł spory oddział kucyków, odzianych w dziwne, srebrne płytówki, przy pasach miecze, w oczach wrogość, ale kucyki lepiej się wstrzyma z wyzywaniem sprzętu. Jesteście przyjaciółmi Sir Verarda? Dam, kolejni jego wielbiciele. Tak, skąd znacie Verarda? Odparł Map, spierając na swej lasce. Tawi przytuliła się do mnie, cała drży. Chodźcie z nami, uciął dyskusję jeden z nich. Najpewniej dowódca, cholera, chyba nie mamy wyjścia. Nasi coś się tam posprzeczali, ale po chwili ruszyliśmy za dziwnymi przybyszami. Zakłóci cali w srebro. Milczki, Map coś tam próbował zagadywać, ale bez rozdatu. Dam, nie podoba mi się to wszystko. Pil, boję się. Usłyszałem nagle pełen strachu szeptami. Ci, wszystko będzie dobrze, zaufaj mi. Zapewniłem cicho, nawet nie zwalniając. Po jakimś czasie wreszcie wyszliśmy z tych jaskiń na świeże powietrze. Bosko, wreszcie można złapać oddech. Wszyscy mrużyli oczy po tak długim pobycie w ciemnościach, a wszystko wokół było srebrne. Dam, powoli zaczynam mieć dosyć tego koloru. Nagle nasi mimowolni opiekunowie zaczęli szeptać między sobą. Coś wisi w powietrzu. Nagle srebrni wojownicy ustawili się w formacji defensywnej. Chyba będzie jaska. Dziewczyny, do mnie! Krzyknął nagle Map, nie ruszając się z miejsca. Co się? Chciał spytać, ale nasz generał huknął na nie i podbiegł do niego. Tawi przywarła do mnie, trzęsąc się ze strachu. Ty też! Krzyknął czarodziej w jej stronę. Nie, chcę zostać z Pil. Nagle coś błysnęło. Dam, co tu się stało? Zobaczyłem, jak Map turla się na bok, trzymając w rękach Oktawię. Cholera! W dłoni ma wbitą strzałę. Osłonił ją. Stary, jestem twoim dłużnikiem. Doskoczył do Arasa i Wolfa. Cholera, co robić? Wzywać sprzęt? Nie wzywać? Ochraniaj Oktawię. Wydarł się nagle. A ja stoję jak głupi. A ten jak mnie w szczękę zdzielił. Cud, że żadnego zęba nie straciłem. Nagle za drzew wybiegły jakieś bestie dziwne. Do diabła, lodowi jaszczuro ludzie w jakichś kryształowych zbrojach, aż mi nogi w ziemię wrosły. Co za ochytwa. Dalej, Pil, nie stój jak tak, walcz. Drakonici, na nich, wrzasnął jeden z tych poprańców. Chyba dowódca. Mama otoczyło siedmiu z nich. Wyteleportował się, a czterech z nich wpadło na siebie. Sprytnie, trzy pozostali rzucili się z pazurami, ale dwóch zdążył odbić. Ci pod nim zaczęli się ruszać, ale stworzył smołę i przestali. Jeden zaszedł do tyłu. Rusz się, Pil, czas pokazać, kto tu rządzi. Nim wezwałem śpunek i przyjąłem formę antro, tamten zaczął atakować Maba. Broń, krótki dystans, strzelba. Wezwałem z pasa i zobaczyłem, jak ten jaszczur trafił go w rękę. Map zaczął się słaniać. Niedobrze, musiał go czymś zatruć. Mamy jednego z głowy, syknęła kreatura i podniosła szponet do bicia. Niedoczekanie twoje. Dokąd skoczyłem do tej bestii? Chwyciłem za ramię i przystawiłem lufę do jej potylicy. Nacisnąłem spust, pokonując trwający ułamek sekundy opór mechanizmu. Nastąpił głośny wystrzał i bestia osunęła się na ziemię z odstrzelonym łbem. Dzięki, szepnął Mab. Ledwie oddychał. Krótki rzut oka i zmapowałem na interfejsie wszystkich widocznych wrogów. 23 na razie, a ciągle wyłażą kolejni. Ciężko będzie. Mab upadł na ziemię. Cholera. Trzeba będzie się wziąć z tym za bary. Przeładowałem i odstrzeliłem łeb kolejnemu szarżującemu na mnie draniowi. Dwa kolejne straszały i mieliśmy dwóch mniej do bicia. Witajcie w XXI wieku, wydarłem się, trzymając strzelby w rękach, ale wciąż nadbiegali kolejni. Czas zmienić broń. Po sekundzie w moich rękach pojawiła się groza, którą na swój żytek nazwałem Thunder. Teraz to macie przewalone. Przyklęknąłem i przystawiłem broń do ramienia. Po chwili szybką serią skosiłem kolejnych trzech, a Map nagle podniósł się z ziemi i wzleciał w powietrze. Dachyl? Jego sprzęt zmienił się. Dostał zbroję jakąś, pelerynę. Jego rózga się wydłużyła. Z jednej strony widły, z drugiej jakieś skrzydła nietoperzowe.
Tak, mapciu, pokaż im, zajaśniał cały i delikatnie zsunął się na ziemię. No, teraz zobaczymy, kto tu kogo urządzi. Brr, patrzcie, jaki mroczny, aż się sam bać zaczynam. Odwrócił się i spojrzał na mnie, a tu biegną kolejni. Pora na mocniejszy argument. Pocisk z granatnika, rozniósł czterech z nich na wszystkie strony. Ulala. Kątem oka zobaczyłem, jak map na nitrze podbiega do reszty broniącej dziewczyn. Nie miałem jednak czasu, widząc, jak jeden z nich zamachnął się na mnie pazurami. Nie tak prędko. Szybki obrót w lewo i jaszczur padł na ziemię. Po chwili strzał w kark unieruchomił go na wieki. Nasi coś tam krzyczeli, ale miałem własne zmartwienia. Nadbiegali kolejni. Z boku podbiegł mab, ale otoczyło go chyba z 10. Jak zobaczyłem tą grupę, to mało mu granata nie posłałem. Nagle obrócił się w miejscu i podcinał im bły. Creepy, cholera. W ostatniej chwili uniknąłem szponów jednego z nich. Padłem na plecy i wpakowałem w niego całą serię. A tu kolejni jeszcze. Kilku potraciło głowy, ale reszta dalej parła. Niedobrze, otoczyli mnie. W tej chwili z nieba spadł mab, a cała grupa poleciała na boki. Dahil, dlaczego mnie nie odrzuciło? Wow, mab, krzyknął Wolf. Ty kangurze jeden. To było dobre. Rzuciłem okiem w bok na tych, co nas prowadzili. Nieźle, krzyknął Ares, zbliżając się do nas na przyspieszeniu. Zobaczcie, co tam ci robią. Ci to dopiero szpanują, powiedziałem, zbierając się z ziemi. Tamci skurwiele dopiero roznosili te bestie na strzępy. Mab, usłyszałem Discorda, aż banana na twarz dostałem. On leciał na desce klozetowej. Nie wytrzymam. Dlaczego? Wow, zakuty rycerz, mab. Daruj sobie, odparł tamten, wyraźnie zły. Coś tam zaczęli gadać między sobą, ale zagłuszył ich zgiełk toczący się bitwy. Przyklęknąłem i zacząłem rozwalać bestie walczące z rycerzami. Jednorożcami. W takiej odległości celowanie to pestka. Dobra, chłopaki, dajemy czadu, krzyknął mab i ruszył do walki wraz z dwoma pozostałymi. Mab zaczął jakieś cuda wyczyniać. Co trafił którego jaszczura, to coś się z nim działo. Jednego podpalił, drugiego rozpylił, trzeciego jeszcze w kamień obrócił. Oddział bestii topniał w zastraszającym tempie. W końcu nie było żadnego. Podszedłem do dowódcy i zauważyłem, że jeden jeszcze się rusza. Przyzwałem Dulta i po sekundzie przestał. Widzę, że znacie się na walce, odparł dowódca jednorożców. Ale to była pestka. Zwykli piechurzy i do tego słabi. No rzecz. Słabi? Zawołał mab. To są mocniejsi od nich? Oczywiście. Widzę, że nigdy nie walczyliście w wojnie, żółtodzioby, westchnął kapitan. Ja ci dam żółtodzioba, syknął rozłuszczony Mol. Stój! Mab lancą zatrzymał go w miejscu. Mają rację, to była nasza pierwsza walka. Nie wiem, jak wy panowie, ale ja ostatnio trochę trenowałem. Wasz przywódca ma rację, odparł kapitan oddziału. Nazywam się Ametyst, Rapier. Jestem dowódcą najlepszego oddziału w Silverii, jak i w Srebrnym Królestwie. Nasza władczyni nakazała nam was przyprowadzić do stolicy. Was przyjaciel serwera dziś czeka. Lord kolejnego królestwa, Temu to się powodzi. Dobrze, Sir Rapier, prowadź, odparł mab. Wszyscy ruszyli za nimi, ja zaś wróciłem do podstawowej formy, kuca, zostawiając sobie pancerz. Mab coś się sprzeczał z Discordem, ale zagłuszyły ich odgłosy muzyki w sławce. Nagle z jego szaty wyskoczyły Twilight, Pinky i Tawny. Dwie zaczęły się sprzeczać, a Octavia natychmiast do mnie dopadła. Rzuciła się na mnie, aż oboje padliśmy na ziemię. Piluś, jak dobrze, że nic nie jest. Wyrzuciła z siebie ze łzami w oczach. Przycisnąłem ją mocno do siebie i pogładziłem po grzywie. Już dobrze, jesteś bezpieczna, wyszeptałem, starając się ją uspokoić. Podniosła głowę i spojrzała na pobojowisko wokół nas. W jej oczach malowało się przerażenie. Błagam, zabierz mnie stąd, wyszeptała drżąc.
podniosłem się z ziemi razem z nią, próbując ją uspokoić. Po chwili stanęła na nogach, wciąż drżała, ale była w stanie iść. Odwróciła wzrok od pobojowiska i razem ruszyliśmy w stronę reszty grupy. Wkrótce bez większych przeszkód dotarliśmy do stolicy. Pięknie tutaj. Kanterlot to przy tym wychodek. Zamek jaki wielki. Ile wiesz? Aż mi w pięty poszło. Przeszliśmy przez pół miasta chyba. W końcu doszliśmy do pałacu. W holu powitała nas piękna zaś. Przedstawiła się jako Silverswill, władczyni tej krainy. Heh, najpewniej to moja nowa pracodawczyni. Wkrótce dołączono na Zerard. Oboje z Twilight rzucili się sobie w kopyta. No tak, nie widzieli się czas jakiś. Wol i Jared zaczęli chaotycznie relacjonować mu walkę, a ja siedzę sobie cicho. Co się będę wyrywał? Nagle jeden z tych obcych kucyków zaczął klaskać. Miło was wszystkich widzieć, spojrzał na mnie. Co to, kamizelki kuloodpornej nigdy nie widział? Szczególnie srebrne muzę i jej rycerza. Ech, mój tytuł wypowiedział z wyraźnym powątpiewaniem. Pewnie inaczej sobie nie wyobrażał. Tak, dziękuję, powiedziała Octavia, rumieniąc się na pyszczki. Urocze. Silver Swill podeszła do niej i wtuliła mocno. Dziękuję, że przybyłaś, muzo, powiedziała i skierowała wzrok na mnie. Coś mi się zdaje, że już mnie nie lubi. I tobie dziękuję, czempionie. Wyraźnie wyczułem jej opór przed tytułowaniem mnie w ten sposób. Nie wiem, czy to kwestia mojego ubioru, czy jest jakiś inny powód jej niechęci do mnie. Wietrze tu wpływ pana Milorda. Tak, jestem zaszczycony, pani. Ukłoniłem się i postanowiłem chwilowo nie wdawać się w dalsze dyskusje. Silver Swill podeszła do Twilight. Witaj, Twilight Sparkle, powierniczka elementu harmonii. Ukłoniła się. Jestem księżniczka Silver Swill, władczyni tej krainy. Miło mi, ale powierniczka magii zdziwiła się. Skąd znasz moje imię, wasza wysokość? Silver Swill spojrzała na naszego dowódcę i westchnęła. Musisz mi wybaczyć za to, że wkroczyłam do umysłu twego Everarda. Krab, ona przejrzała mój dysk, a on wie, co zrobiłem Tavi. Pięknie, pięknie. Już wiadomo, dlaczego mnie nie lubi. Silver Swill usiadła spokojnie. Usiadło dostojnie. Jesteśmy w desperacji i musiałam użyć wszelkich metod. Wybacz także, że przestraszyłam cię i ściągnęłam twego ukochanego do Silverii. Twilight podeszła do niej i miała mnie tęgą minę. Po chwili wzięła głęboki oddech. Martwiłam się o niego, ale z kolei z cały to nie mam żalu, księżniczko. Mam nadzieję, że zachowywał się z godnością. A Vertiu spojrzał na nią z urazą. He, dobrze ci tak. Coś tam jeszcze gadali, ale słuchałem ich już tylko na pół ucha. Z nudów zacząłem przeglądać w goglach zdjęcia tych, co nas napadli. Obserwowałem słabe punkty, poruszanie się, dobierałem broń. Świat wokół przestał istnieć. Nagle z zamyślenia wyrwało mnie kopnięcie w bok. Rozejrzałem się nieprzytomnym wzrokiem dookoła. Słyszałeś? Spytałem nagle Tavi. Chyba nie. O co chodzi? Pytałem, odwołując interfejs. Octavia wywróciła oczami. Mamy udać się do sali tronowej, szepnęła. Świetnie, czyli gdzie? Spytałem. Tavi westchnęła i wskazała kopytkiem przed siebie. Podniosłem się z ziemi i ruszyłem we wskazanym kierunku. Wraz z moją partnerką dołączył do nas jeden z tych miejscowych kucyków. Witajcie, srebrna muzo i czempionie. To dla mnie ogromny zaszczyt, zaczął, ale uciszyłem go gestem. Ja nazywam się Pilster, a ona ma i na imię Octavia. A ty jesteś, zawisiłem głos. Silver Solitaire, książę Silverii. Silver Swirl jest moją siostrą. No co ty nie powiesz? Miło mi cię poznać, Solitaire. Mogę cię tak nazywać? Pytałem z uśmiechem, a on energicznie skinął głową. Ależ tak, naturalnie, powiedział, po czym otwarł przed nami wielkie wrota. Weszliśmy wszyscy do olbrzymiej sali. Po drugiej stronie stał tron, na którym siedziała Silver Swill. Nie patrzyła na mnie przychylnie, chyba nawet wiem dlaczego. Podeszliśmy do niej i usiedliśmy oboje z Tavi na podsuniętych poduszkach. Widzę, że moja muza się denerwuje. Popatrzyła na mnie, a ja posłałem jej krzepiące spojrzenie. A więc to wy jesteście tymi, którzy mają ratować nasze królestwo
Przed zagładą zaczęła księżniczka i zamilkła, zapewne oczekując odpowiedzi, podrapała się w głowę. Cóż, ja tam nie wiem, wszyscy nam to mówią, więc chyba coś w tym jest. Ojc zgromiła mnie spojrzeniem, że źle trafiłem z tym żartem, niedobrze. Powiem krótko, mam co do ciebie poważne wątpliwości, rzekomy czempionie. Oż ty, ja ci dam rzekomego, spróbuj znaleźć sobie lepszego. Zauważyłem, odparłem z spokojem. Przeglądałem wspomnienia Werarda, widziałem w nich, jak potraktowałeś muzę. Na te słowa Tavi chciała coś powiedzieć, ale gestem dałem jej znak, żeby milczała. Ani strzelbierzysty, ani żaden inny rycerz nie traktuje w ten sposób damy swojego serca. No ja nie mogę. Tekst jak z króla Artura. Pomijam fakt, że twój strój również nie jest zbyt rycerski. Wskazała wymownie na mój kewlarowy napierśnik, że też jeszcze go nie zdjąłem. Zaczerpnąłem powietrza. Ja wiem, oczekiwaliście zapewne paladyna w srebrnej zbroi, który wkroczy tutaj z pieśnią na ustach, zakochany od początku i bez pamięci w Sejmuzie, niosącego ją w kopytach i pod niebosłowiącego jej imię. Nad słowa Sylwia Swill drgnęła, ale nie przerwała mi. Tavi posłała mi, pytając spojrzenie. Ale zamiast tego macie jakiegoś dziwnego kuca w dziwnej burej kurtce, który na dzień dobry odrzucił swoją ukochaną i próbował uciec. Rozumiem twoje wątpliwości, wasza wysokość, ale zapewniam, że jestem tym, o którym mówią legendy. Wszystko się zgadza. Wezwanie przez pieśń Octavii i kilka innych rzeczy. Pomijam fakt, że ostatnio całkiem dobrze się między nami układa. Oczywiście nie puściliśmy w niepamięć minionych niesnastek, ale wystarczy, rycerzyku, przerwała mi Silver z wyraźną pogardą. Aż podniosła się z tronu i podeszła do mnie, wbijając ze mnie oskarżycielskie spojrzenie. Nie wiem, kim jesteś, ani skąd się wziąłeś, ale jeśli okażesz się oszustem lub jeszcze raz potraktujesz tak srebrną muzę, to wiedz, że osobiście cię zabiję, wysyczała, patrząc mi prosto w oczy. Wytrzymałem jej spojrzenie, nagle między nas skoczyła Tavi. Pani, ja wiem, jak to wszystko wyglądało. Na początku może nie było między nami najlepiej, zaczęła chaotycznie, ale księżniczka uciszyła ją gestem. Nic się nie martw, muzo, on uczynił ci wiele złego, ale postaramy się nie dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji, no zaraz mnie krew zaleje. Pani wybaczy, ale wasza interwencja naprawdę nie będzie potrzebna, powiedziałem szybko, czując coraz mniej sympatii do tego kucyka. Ja wiem, zachowałem się jak gówniarz, ale to, co jest między nami, to nie twoja sprawa, ani nikogo innego. Mamy za zadanie uratować twoje królestwo i zrobimy wszystko, by tego dokonać. Ale mam już dosyć wytykania mi na każdym kroku tamtych wydarzeń. Cholera, nieświadomie podniosłem głos. W oczach Silver Swirl dojrzałem cień lęku, zmieszanego z cieniem czegoś, co wygląda jak respekt. Jak Tavi mnie usłyszała, to aż zasłoniła usta kopytem, a ja i księżniczka trwaliśmy naprzeciwko siebie, niczym bestie gotowe w każdej chwili zaatakować. W końcu moja rozmówczyni westchnęła ciężko. Pozwól mi zajrzeć do twojego wymysłu, chcę coś sprawdzić, poprosiła. Przez chwilę chciałam odmówić, ale przecież nie mam nic do ukrycia. Silver przystawiła swój róg do mojego, na jej twarzy pojawił się grymas skupienia. Nagle między naszymi rogami przeskoczyła maleńka błyskawica. Auć, bolało. Uch, nie mogę zajrzeć, wymamrotała oszołomiona. Ja wykrzywiłem pysk w uśmiech. Hej, czy mi się wydaje? Czy między nami właśnie coś zaiskrzyło? Teraz to pojechałem, aż mi Tavi kopniaka sprzedała. Mała zazdrośnica, a Silver Sailtail próbował powstrzymać śmiech. Swój chłop, już cię lubię. Księżniczka stanęła wyprostowana i spojrzała na mnie czy to jest szacunek? Wybacz mi moje wątpliwości, srebrzysty czempionie, powiedziała z najwyższą powagą. What the hell? Taka nagła zmiana nastawienia? Zaraz. Czegoś tu nie rozumiem. Coś mi tu nie pasuje. Przecież powinnaś się pozbyć tych wątpliwości, wchodząc do mojego umysłu, a więc jakim cudem utraciłaś je, nie wchodząc tam? Spytałem, a ona się uśmiechnęła. Niewiele jest istot, które są w stanie oprzeć się mojej magii. Czar, który chroni ciebie,
To znana mi aura, aura czempionów. Zobaczyłam ją i teraz jestem pewna, że tyś srebrzysty rycerz, choć twój ubiór temu zaprzecza, wskazała wymownie na mój napierśnik. Ach, no faktycznie, tej kurtce to płytówek daleko, ale na wszystko przyjdzie pora, odparłem ze śmiechem. Ciężka atmosfera wreszcie się oczyściła. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Dobra, skoro już mamy pewność, to co w zasadzie mamy zrobić? Bo na razie wiem tylko, że mamy zabić jakiegoś smoka. I to tyle. I w jaki sposób? Czym? Gdzie? Kiedy? Nikt nam tego jeszcze nie powiedział. Wybacz, czempionie, ale oczekiwaliśmy, że ty nam to powiesz. Odezwał się Silver Slither, a mi normalnie wszystkie kopyta opadły. Muszę was rozczarować. Nie dostałem jeszcze żadnej instrukcji, ale przy okazji pogadam z moim mocodawcą. Jak to powiedziałem, to Tavi znowu spojrzał na mnie spytająco. Ech, będę się musiał tłumaczyć. Ja wiem, że to, co mam na tobie, niewiele ma wspólnego ze srebrem i rycerstwem, ale to dopiero sprzęt początkowy. Później dostanę lepszy. Od kogo? To pytanie mnie totalnie zbiło z tropu. O cholera, ja i mój długi jęzor. Po prostu dostanę. Odparłem w nadziei, że księżniczka nie będzie drążyć tematu. Na szczęście tylko westchnęła. Wybaczcie mi moją podejrzliwość. Ufam, że srebrzysty czempion wie, co robi, ale macie za sobą długą drogę i sądzę, że chcielibyście wreszcie odpocząć. Przez jej pyszczek przebiegł ledwie dostrzegalny uśmiech. Ty, Tavi zachichtała. Mech, czy nam wszystkim chodzi po głowie jedna myśl? Mój brat pokaże wam waszą komnatę. Na te słowa Solitaire poderwał się z miejsca i pokazał nam gestem, żebyśmy poszli za nim. Żebyśmy poszli za nim. Przez jakiś czas szliśmy w milczeniu. Widziałem, że Solitaire chce o coś zapytać, ale nie może się biedak zebrać. No, masz jakąś sprawę do mnie? Spytałem. On się aż podskoczył. Jeszcze chwilę walczył z tobą. Jakbym widział Oktawię. Moja siostra jest pewna tego, że jesteś czempionem, ale inaczej sobie cię wyobrażałem. Powiedział w końcu z oporami. Oczekiwałem, że będziesz miał na sobie srebrną zbroję i miecz, a nie jakąś burą kurtkę. To się nazywa Kevlar, jeden ze skarbów świata, z którego pochodzę. Jest dużo skuteczniejszy niż zbroje płytowe, choć działa bardziej jak kolczuga. Zasłuchany taki, uwielbiam być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Rozumiem, a co z twoim orężem? Ha, pora przyspanować. To, czym walczę, to broń do walki na dystans. Nie są to łuki ani kusze, ani broń magiczna. Technika mojego świata pozwala na tworzenie broni o dużo większej sile i zasięgu niż wszystko, co macie, co znacie. Gość chyba nie jest przekonany. A możesz mi pokazać tą broń? Czekałam, aż tu powiesz. Chwila skupienia i obok mnie pojawiło się działko Gaussa. Solitaire odstawiarze odskoczyli. Wielkie nieba! Zakrzyknął książę. A cóż to takiego? To jest właśnie jedna z broni, o których mówiłem. Może nie wygląda, ale jest w stanie przebić blachę ocalowej grubości z dystansu prawie 2 mil. Jak mu to powiedziałem, to aż mu kopara opadła. Przecież to wyjąkał, patrując się z lękiem w działko. Tak, patrz i podziwiaj. Z techniki Tavi jest tak samo zszokowana. Niemożliwe nie istnieje, powiedziałem chłopliwie, odwołując karabin. Ale tak jak powiedziałem, to co już mam, to dopiero początek. Jeszcze będzie ze mnie prawdziwy srebrzysty rycerz. Chyba dałem gościowi do myślenia. Nagle Solitaire zatrzymał się przed jakimiś drzwiami. To tutaj, wasz pokój. Czujcie się jak w siebie, powiedział, otwierając nam drzwi. Komnata była bogato zdobiona, z mnóstwem ozdób i rzeźbionymi meblami. Jednak tym, co od razu zwróciło moją uwagę, było wielkie, czerwone łoże z baldachimem. Tavi rozglądała się oszołomiona po pokoju, a ja podszedłem i pocałowałem ją w szyję, aż ją dreszcz przebiegł. Mamy teraz chwilę dla ciebie. Co powiesz na małe co nieco? Spytałem z szeptem. Tavi odwróciła się i objęła mnie za szyję. Wiesz, że Mabuś postanowił ci odpuścić? Powiedział nagle, patrząc mi w oczy. Patrzcie państwo, to coś nowego. Podobno uratowałeś mu życie, dodała, przyciągając mnie do siebie. Nie dokończyłem, jak mi językiem przeciągnęła po rogu,
to normalnie krew we mnie zawrzała. Moi ty bohaterze, należy ci się nagroda. Wymruczała zmysłowo i smoknęła mnie w usta. W milczeniu podeszła do łoża i kręcąc zalotnym tyłkiem. Brr, niegrzeczna kucia. A ona uroczo zachichotała i gestem zaprosiła mnie do siebie. Nie musiała dwa razy powtarzać. Czas wypróbować nowe ciało. Z przyjemnego snu wyrwało mnie głośne walenie do drzwi. Cholera, Tavi wciąż śpi. Musiała być zmęczona. Najpierw wędrówka, potem ja. Podbierałem się szybko i podszedłem do wrót. Czego? Spytałem zły, a kucyk przede mną był przerażony. Coś mi tu nie gra. Dragonidzi! Krzyknął nagle, aż po sobie uszy położyłem. Zamknąłem drzwi. Niech sobie Tavi pośpi. Czempionie, potrzebna pomoc. Atakują. Wydyszał chaotycznie. O, w mordę! Gdzie są? Spytałem, wzywając zbroi interfejs. Niedługo dotrą do bram miasta, wysapał strażnik. Do diabła, a reszta naszej armii? Spytałem, przeglądając w Google informacje o tych bestiach. Już wyruszyli. Krab, beze mnie, wybiegłem z pałacu. Mój wzrok padł na mury zamkowe. Gdzie by tu wieża? Najlepiej jakaś wysoka, żeby zapewnić sobie dobre pole do strzału. Mój wzrok padł na jedną z bliźniaczych płaszcz przy głównej bramie. Przeteleportowałem się i po chwili już byłem w jej wnętrzu. Na zewnątrz dostrzegłem armię lodowych bestii i smoka jakiegoś, olbrzym, aż mi w pięty uciekło. Wskoczyłem w formę antro i zastanowiłem się nad rodzajem broni. Z tej odległości to tylko karabin snajperski, ale który? W końcu uznałem, że najlepszy będzie AS-50. Idealny stosunek mocy do szybkostrzelności. No i odległość nie jest aż tak wielka, żeby użyć Gaussa. Po sekundzie już miałem go w rękach. Oparłem stopki o parapet i spojrzałem na wrogą armię przez lunetę. Dam cholery ich. Namierzyłem jednego i oddałem strzał. Rozległ się huk i jeden z większych padł z odstrzelonym łbem. Dobra nasza, nie są kuloodporni. Tyle dobrego, a w forcie wrze. Za drzwiami gwar, nasi się gotują do walki. Po chwili wyszli przez bramę, każdy uzbrojony, weros złotej zbroi, szpaner, Wolf, Mab z Discordem, a konkretnie to na Discordzie. No i ale, postanowiłem, że zamiast walić na oślep, będę osłaniał nasz, bach, a niech sobie walczą w spokoju, bach, o cholera, jak wpadli, to bez ceregieli zaczęli sieczkę robić, bach, nagle jak się rozjaśniło, aż przez chwilę nic nie widziałem. Przetarłem oczy i skupiłem się z powrotem na walce. Złociutki siecze piórami naokoło. Jeden go zza pleców zaszedł. Bach! I po sprawie. A Werciu odwrócił się i spojrzał w moją stronę. Bach! Nawet nie wie, że odsłoniłem go przed kolejnym. Bach! Darowałem sobie mniejsze cele. Bach! Zacząłem wyszukiwać w dalszym tłumie. Bach! Tych większych. Bach! Żaden nie jest odporny. Bach! Na moje kule. Bach! Nagle znikąd wyszła burza. Bach! Nie wiem, czy to nasi, czy tamci, ale jak w szał wpadli. Bum! Cholera! Sam nie wiem, co to było. Jakby jakiś meteoryt upadł. Skup się! Namierzyłem jednego z latających. Akurat zniżył lot. Wstrzymałem oddech. Czas na chwilę się zatrzymał. Bach! Wielka latająca bestia zwietrzała w locie i rozbiła się o ziemię. Bach! Gincie, skurwiele! Coś tam nasi szykują. Dobra, nowy cel. Kątem oka widzę, że zbierają się w grupę i lecą w stronę wielkiego smoka. Bach! Cholera! Chciałem trafić w oko, ale chybiłem. A oni... Dam! Ten smok! Wybuchł! Podniósł się nieopisany wrzask. A potem pokazał się ogień i błyskawice. Wroga armia zaczęła ginąć w ogniu. Nasi górą. W murach zobaczyłem jednego z latających. Bach! I spadł bezwładnie w płomienie. Szalejąco na dole. Dobry jestem. Legolas normalnie wymięka. Piekielny ogień wkrótce strawił resztę wrogiej armii. Na dole podniosły się wiwaty i radosne okrzyki. Zwycięstwo. Zawołali nasi. Żołnierze zaczęli się zbierać. Pora stąd wyjść. Dam. Drzwi zamknięte. Chrzanić otwieranie. Przywołałem kolta i odstrzeliłem zamek. Wyszedłem na mury. A napotkani rycerze schodzą mi z drogi, patrzą ze zdziwieniem. Cóż, w tym zgiełku nie było widać jednego samotnego strzelca, ale wystarczy.
Ale wystarczy, że ja wiem, co tu się działo. Co tu się działo, Iverard. Zmęczony jestem jak diabli. To całe napięcie. Dam, muszę się przespać. Nagle napotkałem spojrzenie Iverarda. Zawahał się i podniósł moją stronę kciuk. Dobra robota, Pister. Wyczytałem z jego ust. Ha, widzisz, ja też swoje umiem. Mech, też mu okeja pokazałem. Niech wie, że nie jestem już dupkiem. Musiał odpocząć. Najpierw wędrówka, potem walka. Przy jaskiniach i grasz i stawi. A teraz jeszcze to. Nie wyrobię. Ledwo nogami powłóczę. Wolnym krokiem przemierzałem zamkowe korytarze. Przemknąłem cichcem przez szalę tronową, tak, że nikt mnie nie zauważył. Wszyscy tam byli, gratulowali sobie i dziękowali. Zawahałem się, podejść do nich czy nie? Nie, lepiej ich zostawię. Tuż pod drzwiami skoczyłem z powrotem w formę swego kucyka. Odwołałem pancerz i pchnąłem drzwi do pokoju. Miałem nadzieję, że moja mała diablica, zmęczona niedawnymi uciechami, wciąż śpi i nie zauważy, że mnie nie było. Niestety, Oktawia siedziała nieruchomo przy oknie i patrzyła na miasto. Nawet nie drgnęła, kiedy wszedłem do pokoju. Podszedłem do niej i objąłem. Wtuliła się w moje kopyto i w tej chwili zorientowałem się, że płacze. Tawi? Spytałem zaniepokojony. Co się stało? Ona nie odwróciła nas wzroku. Po chwili spróbowała coś powiedzieć. Ty tam byłeś, tak? Szloch utrudniał jej mówienie. Dam, nie ma nawet co zaprzeczać. Odwróciłem ją do siebie i mocno objąłem. Spokojnie, jestem tutaj. Nic mi nie jest, widzisz? Spytałem i pogładziłem po grzbiecie. No już, nie płacz. Szepnąłem, kołysząc ją w ramionach. A ona wtuliła się we mnie i zapłakała głośniej. Dam, serce mi rozwalasz. Ale już po chwili płacz zaczął cichnąć. Szlochała jeszcze przez chwilę, ale wkrótce jej oddech zaczął się uspokajać. Po jakimś czasie odetchnęła głęboko. Zasnęła, dam, co jakiś czas pociągała nosem. Nawet przez sen, najdelikatniej jak mogłem, ułożyłem ją w miękkiej pościeli. Przez chwilę wyglądała, jakby płakała we śnie, a mnie jej serce ścisnęło. Moja ukochana nie widziała z daleka, co tam się działo. Wiedziała, że ja tam gdzieś był jestem. Pewnie myślała, że ryzykuję życie, że mogę zginąć. Biedactwo. Musiała umierać z niepokoju. Nie zostawiłem jej żadnych wieści. Po prostu zniknąłem. Znowu. A ona znowu bała się, że mnie straci. Po chwili ja też poczułem nieziemskie zmęczenie. W brzuchu mi zaburczało. Na stoliku zobaczyłem dwa talerze. Jeden pusty. Na drugim stało kilka potraw. Podjadłem trochę i ledwo żywy ze zmęczenia wdrapałem się na łoże. To był naprawdę męczący dzień. Objąłem moją kruszynkę i po kilku minutach zasnąłem.